zjawisko rasizmu zawsze było gdzieś tam obecne w naszym kraju, mówię o Polsce tutaj, bo to jest tak, że rasizm bierze się z jakiejś takiej naprawdę głębokiej niewiedzy przede wszystkim i braku kontaktu z innymi narodowościami, innymi poglądami. Mówimy o rasizmie, jak gdyby dyskryminacji pod różnym względem. Ale ja zaczęłam grać jako 9-letnia dziewczynka, więc zdaję sobie z tego sprawę, że ten cały taki, ta cała nienawiść i dyskryminacja mnie ominęła mimo wszystko dużym krokiem, bo zanim ktoś mnie wyzwał jakimiś rasistowskimi hasłami, to mnie kojarzył z serialu, bo wtedy ten serial był naprawdę bardzo popularny. Więc jak gdyby wiem, że mnie to osobiście nie dotknęło tak bardzo mocno, ale mam mnóstwo przyjaciół, którzy gdzieś tam się stykali z takim tematem. I mam wrażenie, że w Polsce ta otwartość na inne nacje, na inne kolory skóry i tak dalej jest coraz bardziej widoczna, z czego się bardzo cieszę, ale jeszcze dużo, dużo przed nami.